Już właściwie tylko godziny dzielą nas od tego szczególnego wieczoru, kiedy zasiądziemy razem do stołu, żeby cieszyć się swoją obecnością, obecnością tych, których kochamy. Wigilia w naszej kulturze, w naszej tradycji wymaga wielu przygotowań, co widać. Jesteśmy zabiegani, zagonieni, ciągle gdzieś się śpieszymy. Wśród tych przygotowań łatwo jest zatracić istotę. Łatwo jest zgubić to, co najważniejsze, rozminąć się z tym, który przychodzi. I mimo, że pewnie wielu z Państwa nawet teraz, oglądając nasz magazyn, jednym okiem dogląda gotującej się kapusty z grochem czy barszczu, to jednak zapraszam, aby dziś przez chwilę zatrzymać się i spojrzeć na przedświąteczne przygotowania z nieco innej strony. Rodzisz się, dzieciątko, umierasz, dzieciątko. Serca w małych rączkach skry. Chciałbym dzisiaj Państwa zaprosić na spotkanie z młodymi ludźmi, którzy do świąt przygotowują nie tylko samych siebie czy swoje rodziny, ale całą społeczność Liceum Ziemi Kujawskiej, przygotowując szkolne jasełka. Zobaczmy, jak im idzie. Kasia jest reżyserem, autorem scenariusza i dobrym duchem tego przedstawienia. Tak, zdecydowanie. Kasiu, powiedz proszę, jaka będzie konwencja tegorocznych jasełek? Czy będzie to takie tradycyjne przedstawienie bożonarodzeniowe, gdzie jest stajenka, Herod, pasterze, czy może coś innego? To znaczy, pomysł jasełek jest raczej niekonwencjonalny, aczkolwiek są elementy tradycyjne. Oczywiście pojawia się główny bohater, czyli Jezus, pojawia się Maryja, pojawia się Józef, ale generalnie pomysł oparty jest na pewnych motywach i fragmentach Oskara i Pani Róży. Wykorzystaliśmy przede wszystkim nie moment śmierci, nie w ogóle samą tematykę śmierci, tylko właśnie to, że to są narodziny czegoś, o czym, no, a czego to już się dowiadujemy ze scenariusza, później z samego przedstawienia. Wiesz, ciociu, nienawidzę moich rodziców. Okay. Mam raka, niedługo umrę. A najbardziej boli mnie to, że ich nienawidzę. Rozmawiałeś o tym kiedyś, Oskarku, z Panem Bogiem? Z kim? Rodzice nigdy nie mówili ci o Bogu. Wiesz co, Ania, odsuń głos, bo jak będziesz na scenie, to nie będzie tego za bardzo widać. Dobra, wiesz? Nie ma sprawy. Albo po prostu nie wiem. W ogóle właśnie ja bym miała skierę gdzieś z tyłu w koka. Tak, ale... No dokładnie. No to prawie różnie. Mam kwiatka, kwiatka, niekoniecznie róże. O, to ale super. To jest może wypuścić nawet, ale żeby wiesz. Tak, dalej, to znaczy sprzątać. Na razie tak zbieram prowizorycznie. No dobra. Dobra, też raz. Powiedz proszę w kilku słowach, o czym jest ta książka, czego dotyczy jej problematyka. To jest książka, która bardzo mocno zahacza o relacje międzyludzkie. Generalnie dla mnie, poza bardzo ważnym i bolesnym motywem choroby i właśnie śmierci Oskara, w końcu książki to jest historia o tym, co w ludziach może się zmienić pod wpływem różnych trudnych wydarzeń. O Bogu również, bo Bóg też tam się rodzi w tych ludziach, ale w nich rodzą się też różne nowe uczucia, których dotąd chyba nie znali. I taki właśnie pomysł wykorzystaliśmy w tworzeniu tych jasełek, że rodzi się Bóg, rodzi się razem z Nim też coś nowego. W naszej kulturze, w naszej tradycji Boże Narodzenie to są święta przede wszystkim radości, wręcz takiej sielanki. Czy wykorzystanie motywu cierpienia, choroby, śmierci nie jest zbyt mocnym wyjściem poza schematy czy przyjęte w naszej kulturze wzorce, w kontekście właśnie przedstawienia bożonarodzeniowego? Nie, ja uważam, że nie. Przecież śmierć dotyczy nas wszystkich. Ze śmiercią stykamy się na każdym kroku i to jest dobry moment, żeby o tym porozmawiać, chociaż sam scenariusz, jak mówiłam, nie dotyczy śmierci. W nim praktycznie jedyny motyw, który może się do tego odwoływać, to jest sama choroba Oskara, ale generalnie poruszamy raczej te kwestie radosne, czyli właśnie
jakiegoś odrodzenia się, jakiejś miłości. Optymizmu, z jakim patrzymy na świat, szczególnie w tych świątecznych dniach. Daj spokój. Moi rodzice są głupi. Owszem, ale naprawdę nic, nigdy? Owszem, raz. Żeby powiedzieć, że w niego nie wierzą. Oni wierzą tylko w świętego Mikołaja. Więc nie wierzą w Boga? Nie. I to cię nie zdziwiło? Jeżeli będę zajmował się tym, co myślą głupcy, nie będę miał czasu na to, o czym myślą ludzie inteligentni. Masz rację. Ale skoro twoi rodzice, którym nie ufasz, w niego nie wierzą, to czemu ty nie miałbyś uwierzyć i poprosić go o odwiedziny? To on się przemieszcza? Nie, ma tylko specyficzny sposób składania wizyt. Odwiedza cię w myślach, w duchu. Zobaczysz, jego odwiedziny naprawdę pomagają. A powiedz jeszcze, Kasiu, tak już prywatnie, czym są święta dla ciebie? Ogólnie może też w kontekście tego przedstawienia, które przygotowujecie, w kontekście scenariusza, który pisałaś, jak to się ma do tego właśnie przeżywania świąt Bożego Narodzenia? Święta dla mnie zaczynają się już dużo wcześniej. I na przykład w tym roku pisanie samego scenariusza, pisanie go i współtworzenie go z koleżankami, szczególnie z Anią, dało mi dużo refleksji, dużo pozytywnych energii. Jak kiedyś tam wspomniałam, czytanie po raz kolejny Oskara i Pani Róży było dla mnie takim swego rodzaju katarsis i to przygotowało chyba dużo miejsca na nowe przemyślenia w związku ze świętami. To zwróciło z powrotem moją uwagę na to, co w tych świętach jest najważniejsze, bo w ciągu takiego tygodnia to generalnie każdy ma swoje obowiązki, każdy ma swoje problemy i goni za czymś, a tutaj tak naprawdę budzimy się 24 grudnia i dochodzimy do wniosku, że o Matko są święta. Mhm. I może trzeba wcześniej po prostu o tym pomyśleć. I dla mnie właśnie tym święta są. Czasem spędzonym z ludźmi, z którymi chcę te święta spędzić. Jakimś nowym pomysłem na dalsze moje życie. Nowymi emocjami, które się w nas wszystkich rodzą tego dnia. W tym momencie Maria... No dobra, Jezusa też mógł to przynosić. Ja go podaję i ja tam podam ten medalik, żeby się pobawił właśnie. A, i wiecie, tylko nie zwracacie uwagi wtedy, jak będzie Maria prosiła Jezusa. To jest totalnie inny plan, to jest inny scenariusz. Tak, wy musicie być w świecie, poza tym. Nie jesteśmy taka bariera, dobra. Żelazna kurtyna. No, Ciociu. Ciociu, powiedz mi, czemu twój Pan Bóg pozwala, żeby istnieli tacy ludzie jak ja? Oskarku, całe szczęście, że powołuje was do życia. Bez was świat nie byłby taki piękny. Nie, nie rozumiesz. Dlaczego Pan Bóg pozwala, żebyśmy byli chorzy, cierpieli? Albo jest zły, albo nie jest aż taki mocny. Nikt nie może uniknąć cierpienia. Ani ty, ani twoi rodzice, ani ja. Aniu, powiedz, czym są święta dla ciebie? Jak je przeżywasz? Jak się do nich przygotowujesz? I może jak widzisz, czy postrzegasz swoją rolę w przygotowaniu przedstawienia właśnie w kontekście tych świąt, które się zbliżają? No więc dla mnie święta przede wszystkim są narodzeniem Boga. Są czasem, kiedy mogę pozostawić wszystkie moje problemy, jakieś tam zmartwienia związane ze szkołą czy jakimiś prywatnymi i spędzić go z rodziną, z moimi bliskimi, pokazać im, jak bardzo cieszę się, że są, że może być to czas, który wykorzystamy razem. Mój wkład w to przedstawienie polegał przede wszystkim na dopasowaniu muzyki, ale także na jakichś tam pomysłach, poradach dla Kasi. I muszę przyznać, że sama praca nad scenariuszem, nad próbami bardzo wiele mi pomogła w tym roku na przygotowanie się do świąt. Ponieważ kiedy robi się to tak od strony technicznej, to wszystko jeszcze bardziej dociera niż samo oglądanie przedstawienia. I muszę przyznać właśnie, że wiele wyciągnęłam z tej opowieści Oskara i tej konwencji, którą wymyśliła Kasia. I sądzę, że te święta mogą być naprawdę dobrze przeżyte.
Dziękuję serdecznie za refleksję, za wasze świadectwo. No i życzę całej ekipie, bo tu mamy tylko delegację, mamy część osób zaangażowanych. Życzę przede wszystkim, żeby to przedstawienie przyniosło całej szkolnej społeczności dużo pozytywnych myśli, natchnień i inspiracji. Dziękuję. Ale dlaczego cierpimy? Właśnie. Jest cierpienie fizyczne i duchowe. Dwa rodzaje bólu. Cierpienie fizyczne się znosi, a cierpienie duchowe wybiera, rozumem. Myśl o śmierci nie musi oznaczać bólu. Nie wiesz, czym jest. Wszystko zależy od ciebie. Nie należy się bać, trzeba być ufnym. To są właśnie korzyści, które przynosi wiara. I to chciałam ci pokazać. Okej, ciociu. To mi się nawet podoba. Jeżeli będę miał Pietra, to zmuszę się, żeby wierzyć. Zbliża się noc, która, choć na krótki moment, niejako odmienia oblicze ziemi. Noc, która odmienia oblicze ulic naszego miasta, naszych domów, a przede wszystkim, która odmienia nasze serca. W tę noc kruszą się najtwardsze serca. W tę noc topnieją lodowe góry, które tak często utrudniają nam rejs po morzach ludzkich relacji. W tę noc upadają mury, które tak często dzielą nawet ludzi najbliższych. Wyciągamy wtedy rękę, trzymając biały opłatek, a po niejednym policzku spływa łza, wzruszająca spękaną glebę serca. Składamy sobie życzenia, wypowiadamy wiele dobrych, serdecznych słów. Jako redakcja Włocławskiego Magazynu Katolickiego pragniemy złożyć Państwu również serdeczne, świąteczne życzenia. Ale nie tylko zdrowia, radości, pokoju i miłości, ale przede wszystkim spotkania z tym, który jest źródłem i dawcą tych wszystkich darów. Życzymy spotkania nie tylko w gronie rodzinnym, ale autentycznego doświadczenia obecności tego, który był, który jest i który przychodzi. Wciąż ten sam, a jednak za każdym razem inaczej. Życzymy świętego zdumienia wobec tajemnicy uniżenia naszego Boga, który przychodzi, aby mieszkać pośród nas, aby być tak blisko z tymi, których kocha, że już bardziej się nie da. Życzymy przede wszystkim, aby Chrystus znalazł w Państwa sercu przytulny dom, aby znalazł swoją świątynię i wypełnił to serce, Państwa domy, rodziny, swoim pokojem. Tym pokojem, którego świat dać nie może, a który w tę świętą, betlejemską noc rozlewa się na cały świat. Szczęść Boże. To już ostatnie dni przygotowujące nas bezpośrednio do świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj czwarta niedziela Adwentu. W poniedziałek zasiądziemy przy wigilijnych stołach w naszych rodzinnych gronach. Spróbujmy pamiętać, Szanowni Państwo, o tym, aby ta wieczerza zachowała swoją wielowiekową tradycję poprzez czytanie fragmentu Pisma Świętego o narodzinach Jezusa, wspólnej modlitwie. Pamiętajmy także o śpiewaniu kolęd, łamaniu się opłatkiem, a także spróbujmy zachować tradycyjny postny charakter tej wieczerzy. O północy zapraszamy do wszystkich świątyń naszej diecezji, świątyń miasta Włocławka na tak zwane msze święte pasterskie. Pasterz diecezji, ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, będzie sprawował uroczystą pasterkę w kościele w parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika we Włocławku. Natomiast w pierwszy dzień świąt, 25 grudnia, ksiądz biskup będzie sprawował Eucharystię w katedrze o godzinie 9:30. Serdecznie zapraszamy. Drugi dzień świąt to wspomnienie świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Niechaj te dni, Szanowni Państwo, zachowają swój uroczysty charakter, abyśmy pomimo tego, że gdzieś tam biegamy wokół stołów, wokół sklepów,
spróbowali pamiętać, że święta dopiero wtedy są świętami, kiedy w nich jest miejsce dla Chrystusa. Na czwartą niedzielę Adwentu, na czas kończącego się okresu przygotowującego do Bożego Narodzenia, zwiastowane jest Słowo Boże z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana”. W tym czasie adwentowym, czasie, którym przygotowujemy się na święta Bożego Narodzenia, często w tej życiowej gonitwie zadajemy sobie różne pytania. Czasami jest nam trudno, czasami zwierzamy się drugiemu człowiekowi ze swoich problemów. Jesteśmy często smutni, przygnębieni. Maryja wraz z Elżbietą, te dwie kobiety, uczą nas zupełnie innej postawy. Postawy dziękczynienia Bogu za wielkie rzeczy, które zdziałał w naszym życiu. Ten fragment Ewangelii według świętego Łukasza, fragment z pierwszego rozdziału, żywo nawiązuje do fragmentu z tej samej Ewangelii, gdzie archanioł Gabriel zwiastuje, że Maryja będzie matką Bożego Syna. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, czyli Jezus. Tak samo Maryja, gdy weszła do domu Elżbiety, pozdrowiła swoją krewną. Wiemy, że kiedy ta młoda kobieta, Maryja, szła do swojej krewnej, szła po górzystej krainie, aby dotrzeć do swojej najbliższej. Nie szła drogą przez Samarię, ponieważ Samarytanie byli wrogo nastawieni do pielgrzymujących do Jerozolimy Żydów, ale szła górzystą drogą wzdłuż Jordanu. Mimo przeszkód przyszła do swojej krewnej w stanie błogosławionym, niosąc w swoim sercu Jezusa. Gdy weszła do domu swojej krewnej, pozdrowiła ją. Ewangelista Łukasz nie mówi dokładnie, jak wyglądało pozdrowienie Maryi, w jaki sposób pozdrowiła ona Elżbietę, ale zwraca uwagę przede wszystkim na to, co wypowiedziała Elżbieta, widząc Matkę Bożego Syna. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się aż z radości dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk, dokładnie wykrzyczała i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, a skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie”. Święty Łukasz pisze swoją wersję Ewangelii do wspólnoty Kościoła, który już jest dojrzały w wierze. I przez usta świętej Elżbiety pragnie wyrazić wiarę nie tylko w obecnego we wspólnocie Kościoła Chrystusa, ale przede wszystkim chce wyrazić, że Maryja jest obecna w Kościele. Maryja pragnie nawiedzić dom Kościoła, tak jak nawiedziła dom świętej Elżbiety. I pragnie, abyśmy tak jak święta Elżbieta, jako wspólnota wierzącego Kościoła, wyśpiewali
radosną pieśń dziękczynienia Bogu, że przyszła do nas Maryja z Bożym Synem. Niech ten czas adwentowego czuwania, czasu, gdzie spotkamy się już za chwilę z nowo narodzonym Chrystusem, będzie czasem dziękczynienia Maryi, która towarzyszyła nam w tym czasie Adwentu drogą wiary, a jednocześnie teraz, w tym kończącym się czasie przygotowania, pragnie nam wskazać na Jezusa, który jest naszym zbawieniem. I to On powinien być naszą radością, Bożym Emmanuelem, czyli Bogiem z nami i jednocześnie naszym wewnętrznym pokojem.